24 pytania. Rozmowa poranka. Rozmowa poranka dzisiaj z panią poseł Pauliną Henning-Kloska. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Z pełną radością i z entuzjazmem odda pani społeczeństwu 20% swojego poselskiego uposażenia, prawda? No i jak to mówią, koń zawinił, kozę powiesili. To jest najlepsze ale powiedzenie, was które... Boli, ale was nie, boli. Nie, panie redaktorze, to... Jaka ustawa trafi dokładnie do Sejmu, to zobaczymy ostatecznie, bo pytanie jest zasadnicze takie. Pan premier zapowiedział podwyżki dla ministrów. Pan Kaczyński, obniżki dla posłów, jest jakby osobna kwestia i samorządowców. I teraz pytanie co? I skupmy się na władzy wykonawczej. Władza wykonawcza w regionach, czyli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie mają oddać część pensji po to, żeby ministrowie, o których mówiło się już od dawna, że zarabiają za mało, nie, że przez to musieli... Nie, po to, żeby było sprawiedliwie społecznie. Ale sprawiedliwie społecznie to ja też proponuję, żeby na przykład dziennikarze mediów publicznych, którzy tak popierają pomysł pana Kaczyńskiego, też poddawali część swoich wynagrodzenia, bo ja słyszałam, że w telewizji publicznej zarabia się po 20-40 tysięcy złotych. Nie, ona też jest dzisiaj utrzymywana z budżetu. Nie mam pojęcia, ile zarabia się w telewizji publicznej, ile ja zarabiam w radio publicznym. I powiem pani szczerze, że nie starczyłoby nawet na pół diety. Nie wiem, na pół diety, na dzień diety. Trzeba się zastanowić teraz dzisiaj globalnie, jakich chcemy mieć posłów, jakich chcemy mieć prezydentów, wójtów, burmistrzów. Ale zaraz. Zrobiliście z tego, wy jako opozycja, zrobiliście z kwestii nagród, zrobiliście wielkie halo, wielką historię. A teraz was to zabolało, bo was prezes Kaczyński zaszefował? Ale ja nie przyszłam do... Panie redaktorze, ja nie przyszłam do polityki dla pieniędzy. Gwarantuję panu, że w biznesie dzisiaj zarobiłabym dużo więcej pieniędzy. Natomiast musimy dzisiaj, czym innym jest wzięcie sytej premii, która nie wiadomo jest za co, bez uzasadnienia, w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, bo parlamentarzyści, którzy pełnią rolę ministrów, wzięli po 60, 70, 80 tysięcy złotych premii rocznej. Do dzisiaj nie jesteśmy w stanie usłyszeć, za co tak naprawdę te premie były. Rozbicie mafii VAT-owskiej to mało? Prowadzenie programu 500+ to mało? Jeżeli biorąc pod uwagę program 500+, dzisiaj te wszystkie elementy, które się słyszy, to mało. Ja się pytam, minister Macierewicz, minister Waszczykowski, premier Szydło, odwołani na początku, na koniec zeszłego roku. Panie redaktorze, ale nie, jakby, jeżeli prezes przychodzi do firmy i nagradza, to nie tych, których zaraz wywala z pracy. A tak dokładnie to miało miejsce, czyli premier i ministrowie wynagrodzili się kilkudziesięcioma tysiącami złotych premii rocznej po to, żeby zaraz podać się do dymisji, aby to zostać odwołanie. I kazało zwrócić te wszystkie nagrody. Ale wszystkim porówno. Ja się pytam, co z marszałkami, którzy zarabiają po 70, czy słyszałam, też że marszałek to ma... Nie, ale co z ich pensjami? Nie ma o tym mowy. Co z ministrami? To ja wtedy też proszę do pensji poselskiej, jak mamy wszyscy. I przede wszystkim, co z subwencjami? I Nowoczesna złoży na dniach... Ale co do generalnie się pani zgadza? Posłowie, senatorowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci... Nie zgadzam się. Nie. Ja, czy ja uważam, że jeżeli chodzi o wynagradzanie posłów, znaczy prezydentów, wójtów, burmistrzów, doprowadzi to do spadku jakości kandydatów. A tam w regionach... Fajni? Oczywiście, ja mam świetnego prezydenta. Afera reprywatyzacyjna w Warszawie, prezydent Adamowicz, który nie ujawnia swojego majątku, prezydent Zdanowska w Łodzi, która została skazana. Ale znowu, to możemy ich rozliczać za rzeczy, które są zrobione w budżecie w Warszawie. Jeżeli pan mówi o rozbijaniu mafii VAT-owskiej, to oczywiście musimy pociągać do odpowiedzialności tych samorządowców, którzy nie dopełnili swoich obowiązków w jakimś tam zakresie. Natomiast grob wójtów, burmistrzów i prezydentów nienagannie pełni swoje funkcje, świetnie dba o nasze małe ojczyzny. Ja nie pozwolę tak, panu redaktorowi... Tysiące inwestycji, które ciągną się latami. Panie redaktorze, Panie redaktorze, ja nie pozwolę panu tutaj na tej antenie, aby obrażał pan wójtów, burmistrzów i prezydentów w Polsce, którzy godnie pełnią swoją funkcję i dbają o nasze małe ojczyzny, mówiąc, że oni wszyscy kradną, bo ktoś jeden nie dopilnował. Nikt nie mówi, że jeden kradną. Prezydent. Po prostu, jeżeli ludzie w tych gminach zarabiają 2000 zł, 2500 zł, to nie ma żadnego uzasadnienia dlatego, żeby prezydent, burmistrz czy wójt zarabiali po ileś naście tysięcy ale złotych. Ale nie zarabiają dzisiaj tak pensja prezydenta Krakowa, który zarządza ogromnym budżetem miasta Krakowa. Jest, jak słyszałam wczoraj w telewizji, 6500 zł. Dzisiaj, jeżeli mówimy o
pośle, to dzisiaj obcięcie tych pensji będzie oznaczało, że poseł będzie miał 5 tysięcy na rękę. I to jakby właśnie, my nie mówimy o kwotach kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, o czym często opinia publiczna nie wie, słysząc o kilkudziesięciomilionowych nagrodach. I teraz pytanie, jakich my chcemy mieć posłów? Czy chcemy mieć posłów społecznie? Proszę bardzo. To powiedzmy, funkcja posła jest funkcją pani za darmo? Społeczną. Jako poseł? Tak, ale wtedy musiałabym w ogóle przemodelować swoje życie. Czyli z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że jest się jak radnym. Jak radnym w mieście, jak radnym w sejmiku, tak samo można być posłem. Czyli na co dzień pełni się zupełnie inną rolę zawodową. Tak? Zajmuje się człowiek zupełnie czym innym, a tworzeniem prawa zajmuje się społecznie, ale dodatkowo. 8 tysięcy złotych dla posła to jest mało? Wie pan co, no to jest, mówię, 5 tysięcy na rękę, mało nie mało, biorąc pod uwagę jak, znaczy ja jestem w ogóle zwolennikiem innego modelu. Czyli modelu powiązanego... Pytanie, czy to jest mało, te kilka tysięcy złotych, no 8 tysięcy. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj prezes, który przed chwilą krzyczał, że się należało, pani premier wychodziła na mównicę, to chodzi o to, brak spójności przekazu. Nie, on powiedział coś takiego, być może tak należało się, ale vox populi, vox dei, ale społeczeństwo powiedziało nie. Ale społeczeństwo powiedziało nie dla premii. Społeczeństwo się nie wypowiedziało w kwestii pensji poselskich. I teraz mówię, jak co Boga to, jedynego czy, kocham. Ale panie redaktorze, niech pan nie wie, mi da... co ludzie mówią o pensjach poselskich? Tylko, że mówię. Pytanie, czy ludzie zdają sobie z tego sprawę, bo jak słyszą o kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcznych premiach, to się nie dziwię, że ich irytuje. Za darmo, przejazdy po Polsce za darmo. No jak Boga jednego kocham, no tak no, delegacje to jak każdy jedzie zawodowo do warto... Aha, czyli pan oczekuje teraz, że poseł... No bo postawmy teraz tak, poseł pełni swoją funkcję społecznie, ma zapłacić za przyjazd do Warszawy na posiedzenie, zapłacić sobie tutaj za wynajęcie mieszkania, wyżywić się i wrócić do domu. I jeszcze zrealizować kampanię za 50 tysięcy złotych u siebie w okręgu, żeby do tego Sejmu wejść. Ja nie mówię o tym, ale jak pani słyszała, no nie, ale prezydent tak, Warszawy tak... wydała 40 tysięcy złotych na telefon, będąc w Stanach Zjednoczonych, no to oczywiście to jest są patologie. No to są patologie. No panie redaktorze, no, oddzielmy patologie od kwestii normalnych. I teraz, ale my mówimy tylko i wyłącznie o pensjach. Fundujemy wam przyjazdy, tym... fundujemy wam mieszkania, mówimy tylko i o ja waszych mówię pensjach. Tak. A ja mówię, zlikwidujmy praktycznie patologię. Pan prezes, który dzisiaj mówi, pokażemy co to znaczy skromność, wydaje 1,5 miliona złotych na swoją ochronę rokrocznie. Absolutnie się temu nie dziwię. A ja się dziwię, bo wielu posłów Nowoczesnej też dostaje pogróżki i nie chodzą chronieni i żyją. Ale mimo wszystko niech to pani jest nie marnowanie posłów Nowoczesnej do prezesa Kaczyńskiego. Wie pan, lider nasz Ryszard Petru swego czasu był bardzo ważnym elementem życia politycznego, był na ogromnym zaufaniu społecznym, dostawał ogromne pogróżki. Grożono mu śmiercią, grożono mu atakiem na rodzinę, różnymi rzeczami i nikt go nie chronił. Gdybyście z funduszy partyjnych opłacili mu ochronę, ale fundusz partyjny okay. To są też pieniądze publiczne. I teraz pani senator Anders z pieniędzy publicznych lata sobie do Ameryki i z powrotem i wydaje na to 611 tysięcy, jak czytam w gazecie, na przeloty, żeby latać do domu i z powrotem. Sami to rozpętaliście. Zaczęliście krytykować obecny rząd właśnie, za nagrodę. Zlikwidujmy prawdziwe patologie. Czyli się okazuje, że trafiło to was rykoszykiem. Ale no wie pan co, tak jak powiedziałam, teraz zastanówmy się. Będziemy mieli posłów, bo ja już słyszę od posłów partii rządzącej, że tam nie ma zgodności, że tam wielu czuje się pokrzywdzonych. No, się. Słyszę od wielu posłów, ja wrócę, będę prowadził z powrotem kancelarię prawną, a posłowanie będę zajmował się dodatkowo. To niech wracają, oczywiście, proszę bardzo, łaski nie robią. Łaski, pewnie, że nie, tylko, że to doprowadzi do tego, że będziemy mieli mniej posłów właśnie zawodowych, albo może nastąpić weryfikacja negatywna, czyli do polityki pójdą wszyscy ci, którzy nie będą umieli... Jesteście w koalicji z Platformą Obywatelską. Nie będą umieli wykonywać innych czynności. I mówię... To jest podstawowe pani pytanie. Poseł, ja na co chcemy pytanie. Sobie... Jesteście w koalicji z Platformą Obywatelską. Ja pamiętam kiedyś Donalda Tuska, lidera, byłego lidera Platformy Obywatelskiej, który postulował przed 2005 rokiem, postulował zmniejszenie Sejmu o połowę i likwidację Senatu. Ale oczywiście, Senatu. Że tak. I my mówimy od początku, odchudzić rząd, który rozrósł się do rozmiarów największych w historii. I dzisiaj prezes Rady Ministrów robi tylko takie ruchy, że przesuwa wiceministrów na stanowiska
biura urzędnicze, skurczyć Sejm, skurczyć Senat, skurczyć w ogóle administrację publiczną, która rozrosła nam się do niebotycznych rozmów. Jak Sejmu się dostaniecie, jak macie tylko 6%. Ale to wtedy przynajmniej, właśnie w tym sęk. Dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości na 220 posłów, ja panu powiem szczerze, z ręką na sercu, pracuje 70. Subwencja dla Prawa i Sprawiedliwości 18,5 miliona, która jest właśnie wykorzystywana w jakiś kompletnie dla mnie niezrozumiały sposób. Wyrzuca mnie ulotek, bo to nie, myśmy postulowali jeszcze zanim rozgrała się kwestia naszej subwencji, szliśmy do wyborów z informacją, że partie finansowe, z postulatem, że partie finansowe powinny finansować się albo same, albo skromnie mieć na utrzymanie sekretariatu. Ale jak same, to z czego niech pani powie? W takim razie, wtedy dochodziłoby do sytuacji takich jak na cmentarze, spotkania. Przecież to byłaby korupcja, dobrze pani o tym wie? No ale to, przepraszam, to posłowie niepracujący nie będą poddawani korupcji? Myśli pan, że jak zabierzemy część pensji prezydentom, wójtom i burmistrzom, to nie nasili się... Ale na kampanie wyborcze potrzebne są pieniądze. Jeżeli partie nie będą miały zjawnego... I myśli pan, że dzisiaj posłów Prawa i Sprawiedliwości kampanię finansuje się z subwencji partyjnej? No nie bardzo często. Finansują to sami. Proszę zapytać posłów, z czego to finansują. Szukają środków na własne kampanie i finansują je sami. A pani z czego finansowała? No ja z własnych swoich środków. Z własnych swoich środków i z oszczędności. I nie przychodzili żadni sponsorzy, ani mówili, no, wie pan, ja nie byłam pieniądze, żadnym wielkim, a pani na przykład? Ja nie byłam żadnym wielkim nazwiskiem, żeby ktoś chciał finansować kampanię Pauliny Henik-Kloski przed 3 laty. Myślę, że wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości takie wpłaty na swoje komitety z zewnątrz mieli. Skąd? Proszę ich zapytać. To wszystko można prześledzić. Pani mówi posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ale okay, może ja mieli z zewnątrz, a to tylko oni, wy nie mieliście takich wpłat? Zmniejszmy subwencje partii politycznych do 5 milionów. Tam są prawdziwe. Co to komuś po... zmniejszmy Sejm, zmniejszmy Senat, zmniejszmy rząd, zróbmy, żeby bardziej profesjonalnie eksperci w tych instytucjach siedzieli, którzy potrafią zmieniać prawo, mają pomysł, jak to prawo zmieniać, a nie je demolować. To kończymy. Przede wszystkim subwencje, bo dzisiaj subwencje idą w kampanii wyborczej na co? Na ulotki, na billboardy. Może wtedy kampania zrobi się bardziej ekspercka. Kończymy. Może bardziej będziemy debatować kończymy mniej nad populizmem, a bardziej nad tym, jak zmieniać Polskę na lepsze. Moja ulubiona. Przepraszam, że w ten sposób zmieniamy temat. Mamy właśnie drugą rocznicę wprowadzenia programu 500+. Na pewno pani ten program pochwala. Znaczy, biorąc pod uwagę, że jest to program niesprawiedliwy, biorąc pod uwagę, bo jednym dzieciom daje 500 zł, innym dzieciom 0, jednym rodzinom 2000, innym 0 i no, nie daje biednym... I nie daje biednym matkom, które samotnie wychowują swoje dzieci, a zarabiają powiedzmy 2000 na dwójkę. To czy Nowoczesna postuluje 500 dla wszystkich dzieci? Nie, my mamy program Aktywna Rodzina, który pan czyli redaktor zabrać? Powinien znać. Nie, to jest program, który mówi równo każdemu dziecku po 3000 zł rocznie, niezależnie od tego, czy to jest pierwsze, ostatnie sierotnie. 250 zł miesięcznie dla każdego dziecka, czy to jest pierwsze, jedyne, trzecie, czwarte, czy ma starsze rodzeństwo, czy nie. W wielu rodzinach to się kalkuluje dokładnie na tą samą kwotę, ale przynajmniej nie pomija się wtedy biedniejszych rodzin. No nie, rodzin ktoś ma troje dzieci, to się nie kalkuluje. Bo w ciągu roku, w ciągu życia dziecka mu się to wyrówna, ponieważ jak pan wie, wypadanie z wieku powyżej 18 lat starszych dzieci sprawia, że młodsze też nie dostają. A u nas każde dziecko od urodzenia do ukończenia 18 roku życia niezależnie od tego, ile starsze dzieci mają lat, takie środki mogłyby otrzymać. Dwa. No i to jest kluczowe. I to jest kluczowy problem. Mamy, i o tym się już głośno mówi, ogromny spadek aktywności zawodowej w grupie kobiet 24-35. A pani poszłaby na kasę za 1700? Jako aktywna zawodowa kobieta? Wie pan co? Dzisiaj, bierność zawodowa kobiet dzisiaj, to jest ich ubóstwo w przyszłości. Jakie ubóstwo? 1700 zł to jest ubóstwo na kasie. Te kobiety pracowały przez ostatnie 20 lat za marne wie pan grosze. Co? Ja się absolutnie nie dziwię temu, moja szwagierka, że moja szwagierka poszła teraz do Lidla i dostała 2200 na rękę. No teraz dopiero. Trzeba było czekać na 500+, żeby nagle sieci zaczęły no podwyższać pieniądze. No nie, no 2200 na rękę. Jeżeli pan mówi, że poseł ma jeździć z Gniezna czy z Szczecina,
Szczecina do Warszawy i może godnie zarabiać za 5 tysięcy, no to przecież na miejscu pracę też można podjąć za 2200. I no właśnie, nie za 2200 założyć rodzinę, wziąć kredyt na przykład. Ale to jest, momencik, ale dzisiaj mówimy o czym? O tym, czy o 500+, czy o pensjach? Nie, mówimy o tym, że 500+, bo Polska czas tematu na temat i połebka... wzrost cywilizacyjny, że się nie dziwię w ogóle kobietom, które poszły na 500+ dzisiaj doprowadziło do tego, że kobiety w wieku 24-35 rzucają pracę i jest najniższy wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w tym wieku od 13 lat. Co to oznacza? Że te kobiety mogą wskazać siebie na... Kobieta bierna zawodowo to kobieta, która może być łatwym obiektem przemocy ekonomicznej w rodzinie. To jest kobieta, która nie tworzy własnego zabezpieczenia emerytalnego. To często kobiety, które chcą siedzieć w domu, żeby wychowywać dzieci, opiekować się nimi, żeby dbać o dom chcą zarabiać dziadowskich 1700 zł. Panie redaktorze, dzisiaj przychodzą do mojego biura też takie kobiety, które mówią: pani poseł, mam 53 lata, całe życie wychowywałam dzieci. Rozeszłam się z mężem, bo już miałam dość, bo pił. I nie mam z czego żyć. A państwo proponuje mi, bo nie mam zdolności do pracy i nie mam tej pracy, a państwo proponuje mi 400 zł zapomogi i dodatki mieszkaniowe. I powiedzmy sobie szczerze, nie bądźmy populistami. Dziś bierność zawodowa kobiet i skupienie się na wychowywaniu rodziny może się tak kończyć w wieku 50 lat. No tak, I ja chcę walczyć o to, żeby kobiety były jednak samodzielne, nie stawały się przedmiotem... No to niech pani załatwi kobietom w takim razie łatwy dostęp do pracy za 3-4 tysiące złotych. I teraz, żeby walczyć o kobiety, żeby one poszły, to co musimy zrobić? Dzisiaj musimy zadbać, żeby w każdej gminie chociażby powstał żłobek, co jest dla nas pobożnym życzeniem. Żłobek nowy, to nie są takie, to jest 110 tysięcy złotych, żeby powstał jeden żłobek. My wydajemy miliardy złotych pieniędzy z budżetu. Utrzymanie jednego dziecka w żłobku to jest 10-15 tysięcy złotych. A my mamy dzisiaj wciąż problem z tym, żebyśmy mieli żłobki w każdej gminie. To jest nasze pobożne życzenie. Tak, żłobki są potrzebne, kluby seniora są potrzebne, ale najważniejsze jest to, żeby pracodawcy, szczególnie zachodnie korporacje, które na przykład robią wielkie montownie w Polsce, jakiś call center i tak dalej, zaczęli płacić godne pieniądze ludziom. Ale przecież wie pan, że statystyki GUS-owskie podają, że w korporacjach zarabia się wyżej niż często u polskich pracodawców. Naprawdę? W montowniach samochodów na przykład zarabia się ile? Średnio jest 5 tysięcy? No co pani opowiada? Oczywiście, pani? Że tak. 5 tysięcy robotnicy na taśmie zarabiają? Znaczy, jeżeli pan zapyta, ile zarabiają pracownicy, nie chcę tutaj robić nikomu reklamy, ale montowni samochodów w Poznaniu, no to oni zarabiają po 5 tysięcy złotych. Słuchajcie, pracownicy montowni samochodów w Poznaniu, zgłoście się ci robotnicy, którzy zarabiacie po 5 tysięcy złotych. Brutto 5 tysięcy złotych. 4-5 tysięcy fabryki międzynarodowych koncertów Kierowcy w Warszawie autobusu zarabiają 2700. No ale nie, pytał pan mnie o pracowników montowni. Okej, jestem zszokowany, powiem szczerze. No, znaczy, wie pan, jak podwyższaliśmy, gdzie jest problem? Problem bardzo często jest w zakładach, które zajmują się... Żeby Polacy zarabiali więcej, to co musimy zrobić? Ja bym chciała naprawdę, żebyśmy wszyscy w Polsce zarabiali więcej, żebyśmy zarabiali jak w krajach starej Unii. I co do tego może doprowadzić? Tylko i wyłącznie modernizacja polskiej gospodarki, dalsza modernizacja. Panie redaktorze, to ile możemy zarabiać, determinują dwie kwestie. Ilu Polaków pracuje, i co wytwarzamy. Bo z tego są pieniądze, które trafiają częściowo do naszych kieszeni. Tak jest, i teraz państwo... jeżeli będziemy tylko zajmować się produkcją jabłek, a jabłka będą zbyt tanie, to nie będziemy w stanie zarabiać. Jeżeli będziemy produkować rzeczy zaawansowane technologicznie, jesteśmy w stanie na tym uzyskać wyższe wynagrodzenie. Musimy modernizować... Oczywiście, musimy już kończyć, pani poseł. Musimy modernizować polską gospodarkę. A żeby modernizować polską gospodarkę, musimy mieć tutaj inwestycje. Żeby mieć tutaj inwestycje, musimy mieć między innymi inwestycje zagraniczne, o które rząd kompletnie nie tego nie mieli. No tak nie, naprawdę. No panie redaktorze, proszę nie kłamać Polaków. 25 lat temu zarabialiśmy jak Białorusini i Ukraińcy. Dzisiaj jesteśmy daleko do przodu za nimi. 2700 kierowca autobusu w Warszawie. A 20 lat temu zarabialiśmy, jak ja do pierwszej pracy poszłam, pracowałam na pół etatu i zarabiałam 400 zł. Kierowca autobusu pan naprawdę nie pamięta, lat jak to było? Jechał nad Polskie Morze z dziećmi, dzisiaj za 2700 nigdzie nie pojedzie. Pani poseł, musimy kończyć. No nie, panie redaktorze, proszę nie mówić o Polsce w
ruinie, bo to jest nie kłamstwo. Mówię o Polsce w ruinie. Ja jak zaczynałam swoją pracę pasa. W radiu lokalnym, pracowałam na płyta, tu zarabiałam 400 zł. Takie były realia 20 lat Paulina temu na polskim rynku pracy. Proszę nie kłamać Polaków, że przez 25 lat nic się w Polsce nie zmieniło. Pani poseł, serdecznie dziękuję za przybycie do studia. Życzę pani miłego dnia. Wiem, że pani jest zakatarzona, tu również życzę pani zdrowia.